W Urzędzie Miejskim w Nidzicy w ostatni czwartek w godzinach popołudniowych odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady Miejskiej. Tematem była bezprzetargowa sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje. Miastu udało się pozyskać dużego inwestora, który przyniesie tu swoją produkcję maszyn rolniczych. Początkowo planowane jest zatrudnienie około 50 osób, co wpłynie na bezrobocie w okolicy. Głosowanie przebiegło jednogłośnie. I po kilku minutach część oficjalna nadzwyczajnej rady uległa końcowi. Natomiast część nieoficjalna była wyraźnie ciekawsza od celu, w jakim radni zebrali się tego dnia. Dyskutowano o tym, czy jest możliwość przesunięcia zebrań rady z godzin porannych na godziny popołudniowe, aby mieszkańcy Nidzicy również mieli szansę uczestniczenia w nich. Wpłynęło do mnie pismo o organizowanie sesji w terminie innym niż jest do tej pory, czyli w czwartki, głównie przeważnie jest sesja w czwartki o godzinie 10. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do tego terminu? Ja chciałbym poznać Waszą opinię, jeżeli Wam przeszkadza taki termin 10 rano czy i w środku tygodnia, tak, w czwartki. Nie wiem, czy komuś z Państwa to przeszkadza, czy nie wiem, czy ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego? Słucham Cię, Adasiu. Nie, włączone są mikrofony. Od kogo to pismo wpłynęło? Od klubu radnych PiS, tak? Pan Józef Kotwicki tam podpisał się. Znaczy to było zapytanie, bo na którejś sesji tam się pytał pan Romuald Pawlak, tak? Czyli sołtys z Tatar, pytał się o tą sprawę i teraz po prostu chciałbym się was zapytać, czy Po prostu, no bo generalnie o tym, kiedy są sesje, decyduję ja, ale chciałbym właśnie zapytać, może wam faktycznie nie pasuje też ten termin i chcielibyście, żeby on był w innych porach, bo tam był wniosek taki, żeby te sesje odbywały się w dni wolne od pracy albo po godzinach pracy. No nie ukrywam, że to też będzie jakoś tutaj kolidowało w pracy urzędu, bo po prostu urzędnicy będą musieli dodatkowo przychodzić do pracy, tak, czy tam zostawać po godzinach, no i no nie wiem, pytam się was, jak wam to, proszę pan Tadeusz. To znaczy, no nie wiem, czy to jest w ogóle, no jest to od iluś lat, że zawsze te sesje odbywały się w czwartki, jest to termin, no taki, który jest, do którego są wszyscy niejako przygotowani. No musimy wziąć pod uwagę, bo taki pomysł, że gdzieś tam dzień wolny od pracy. No, jeśli chodzi o administrację publiczną, no to są określone godziny pracy, których kodeks pracy określa. No nie wiem, czy pan burmistrz tu się by decydował teraz pracowników ściągać w sobotę. Ostatecznie ustalono, że temat zostanie poruszony na odpowiedniej komisji. Na tym zakończyła się 10. sesja Rady Miejskiej w Nidzicy.